Zadanie czwarte. Liczby rzeczywiste x i y są dodatnie oraz liczba x jest liczbą różną od liczby y. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych? Wyrażenie 1 nad x odjąć y plus 1 nad x plus y można przekształcić do postaci. I musimy tutaj wybrać jedną z czterech poprawnych odpowiedzi. Musimy po prostu te dwa ułamki do siebie dodać. I teraz, jeżeli dodajemy do siebie dwa ułamki zwykłe, albo jeżeli odejmujemy dwa ułamki zwykłe od siebie, nieważne czy, mając, czy mające te same, ten sam mianownik, czy dwa różne mianowniki, to zawsze będzie działał następujący schemat. Otóż, mianowniki tych ułamków możemy przez siebie przemnożyć. Natomiast w liczniku, w tym liczniku uzyskujemy licznik pierwszego ułamka razy mianownik drugiego, czyli tutaj będziemy mieli a razy d, następnie dodać lub odjąć w zależności od tego, czy te dwa ułamki od siebie odejmujemy, czy je do siebie dodajemy i dalej będziemy mieli licznik tego ułamka razy mianownik tego, czyli c razy b. I schemat ten tutaj zastosujemy. Ja te ułamki najpierw przepiszę. 1 nad x odjąć y, dodać 1 nad x, dodać y, to się równa. No i w mianowniku zapiszemy x odjąć y razy x plus y, natomiast w liczniku 1 razy x plus y dodać 1 razy x odjąć y. Tak naprawdę, z racji tego, że tutaj to wyrażenie i to wyrażenie mnożymy przez 1, to takie, taki zapis nie był konieczny. Mogliśmy od razu w liczniku zapisać x plus y plus x minus y. Natomiast popatrzmy teraz na to, co dzieje się tutaj w mianowniku. Tutaj mamy w zasadzie niemalże identyczne wyrażenia. Niemalże dlaczego? Bo w jednym tutaj mamy odejmowanie, w drugim mamy dodawanie. W związku z powyższym tutaj możemy zastosować wzór skróconego mnożenia. Chodzi tutaj dokładnie o wzór, który nazywa się różnica kwadratów. Chodzi tutaj o to, że jeżeli mamy właśnie takie wyrażenia, to my w rezultacie uzyskujemy tutaj pierwszy element do kwadratu, odjąć drugi element do kwadratu. W związku z powyższym w mianowniku możemy od razu zapisać, że mamy x kwadrat, odjąć y kwadrat. Mianownik póki co, czy znaczy póki co no w ogóle nam pozostaje bez zmian, natomiast tutaj możemy dokonać redukcji wyrazów podobnych. Zwróćmy uwagę, że y nam się redukują do zera, natomiast jeżeli chodzi o X, to mamy X plus X, co w rezultacie daje nam po prostu 2x. I to wyrażenie, które tutaj uzyskaliśmy, jest już wyrażeniem takim ostatecznym. Jak widzimy, mamy taką odpowiedź w zadaniu, jest to odpowiedź B.